Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco. Moi drodzy, dzisiaj zrobimy sobie unboxing z okazji tłustego czwartku. Wiem, że się pączki je, ale też oczywiście pączki są tam w tle. Dwie paczki Munchpack. Znacie pewnie te paczki, dzisiaj to robimy na live streamie, także tutaj jest czat. O, właśnie tutaj. I wszyscy pozdrawiają YouTube. Jeżeli to trafi na główny kanał, to spoko i możecie oczywiście napisać w komentarzu, ile pączków zjedliście. Albo ile zamiar mieliście zjeść. Bo ja na razie dzisiaj dwa zjadłem, albo trzy. A jeszcze to nie jest koniec dnia. Dobra, robimy dzisiaj, to będzie dłuższy materiał, bo zawsze robiłem taki, że montowałem. A dzisiaj zobaczycie na żywo. Otwieramy paczkę i zobaczmy. Pierwsza paczka tak wygląda. O, coś takiego. Czy w środku jest kodzik, żeby mógł wam przekazać? Nie, w środku nie ma żadnego kodu. I to jest pierwsza paczka. I jestem bardzo ciekaw, bo nie wiem, dlaczego dostałem dwie paczki. Jedna po drugiej. Czy to nie jest paczka jakaś opóźniona, świąteczna? Zaraz zobaczymy, czy w tej paczce jest to samo. Nie. Ta paczka jest zdecydowanie inna. Także zobaczymy, okej. Okay. Zobaczymy sobie pierwszą. Tą na razie odstawimy na bok. Dobra. Odstawimy. No i tak, pierwszą rzeczą, co mamy, to jest bamba. To jest bamba i to są peanut snacki. Moi drodzy, orzechy. Orzechy wypełnione w ogóle jakimś... Kurde, dziwne to jest. I to nie wiem, skąd to pochodzi, ale są napisy, słuchajcie, po... Bamba, bamba. Dobra, tutaj mam importer. Nic nie wiem na ten temat, ale spoko. Tak wyglądają w środku. Zjemy jednego. Tak wygląda. To nie są orzechy. To są, moi drodzy, chrupki orzechowe, tak jak u nas są zwykłe chrupki o smaku orzechowym, wypełnione czekoladą. Dosyć fajne połączenie. Gdyby nie ta czekolada, smakują jak zwykłe chrupki orzechowe. Takie tam kuleczki orzechowe, które jak otwieracie, to w całym pomieszczeniu jest po prostu taki smród tych chrupków i trzeba wywietrzyć. Dobra. To jest pierwsza rzecz. To spoko. Musimy popić. Następną rzeczą jest coś dziwnego. To jest, to wygląda jak Kinder Bueno. Ewidentnie to wygląda jak Kinder Bueno. Natomiast, moi drodzy, jest to nadzienie pistacjowe. Jest to nadzienie pistacjowe. Mamy po arabsku jakieś napisy. Nie jest to od Nestle. Nie jest to, moi drodzy, od Kinder. No dobra. Nie mam nawet też tu kraju bezpośrednio napisanego, skąd to jest, ale to jest dziwnego. Z dziwnego państwa. W środku dwa oto takie, no ewidentnie Kinder Bueno. Zobaczymy, jak to wygląda. Kot, ty chcesz jeść? Proszę bardzo. Smakują jak Kinder Bueno. Ta czekolada wcale nie jest jakaś zła. One są całkiem nawet spoko. Natomiast to nadzienie w ogóle nie jest pistacjowe. Nie czuć, znaczy teoretycznie powinno być. Ale niestety nie czuć w ogóle pistacji. Czuję zwykły krem taki śmietankowy. Kot! Kot! Ty też chcesz testować? Nie możesz. Mm-mm. No powiem wam. Normalne Kinder Bueno. Myślałem, że będzie to gorsze. Ale jest całkiem spoko. Kolejna rzecz w Munchpacku. To jest... pomarańczowa... Słuchajcie, pomarańczowa herbata. Pomarańczowa herbatka. Jeszcze takiego smaku nigdy nie piłem. Piłem różne. Cytrynowe, limonkowe. Owoce leśne. Ale ananasową nawet piłem, ale pomarańczowej nie piłem. Także to zobaczymy sobie kiedy indziej. Nie mam wody zagotowanej niestety. O Jezu, dobra. To już mieliśmy. To są francuskie bonbonsy, słuchajcie. To są francuskie bonbons i to jest nic innego jak cukierki, które wyglądają jak kamyczki. Tak, jak nasze kamyczki. To się cycka chyba. Nie. To nie jest cukierek. To jest bardzo twarda guma. O smaku watermelon. Czyli o smaku arbuzowym. Le French Bonbon z wieżą Eiffla.
Tylko akurat z tej firmy już kiedyś dostaliśmy cukierki i one wcale nie były dobre. I w tym wypadku też w ogóle nie przypomina to smaku arbuzowego. Jest to nic innego jak guma do żucia rozpuszczalna. Natomiast smak bardzo, bardzo słaby. No. To musi potrwać. To będzie dobre. Haribo, smak radości. Haribo Dropis. Meiwe Damlasi. I tutaj mamy napisane coś. Z Turcji, moi drodzy, tureckie Haribo. Prosto z Turcji, mam nadzieję, że o smaku kebaba. To pewnie ten ciemny będzie o smaku kebaba. Takie są, wyglądają jak małe galaretki z taką cukrową posypką. Mają dziwne smaki. Nie potrafię ich określić. Na przykład ten, którego zjadłem, to był ten ciemniejszy. Nie smakuje ani jak kebab, ani jak owoc żaden. Nie wiem, to jest bliżej... nie potrafię wam określić w ogóle, jaki to jest smak. Może taka... coś pomiędzy mandarynką... a gruszką. Fajnie, nie? Pomiędzy mandarynką a gruszką. Smak chemii. Kolejny przedmiot z paczki to są takie oto wafelki. Wyglądają jak rurki nasze, rurki z kremem. Zresztą bardzo dobre, w marketach w Polsce możecie kupić. Na przykład w Biedrze są takie rurki i one są oczywiście bardzo chrupiące i w środku mają wypełnienie. Natomiast mamy tutaj wypełnienie o smaku francuskich trufli. Sprawdźmy. Bardzo krótkie one są. Tak wygląda gustowne opakowanie. Dobra. I coś takiego. W środku malutkie rureczki są. Widzę, że czat tutaj już pisze. Dobra. Jest troszeczkę tego nadzienia. Oui, oui. Très bien. Joli papon. Rurkerson. Od razu po francusku zacząłem nabijać. Generalnie, jeżeli chodzi o zewnętrze, rurki bardzo chrupiące, delikatne. A wewnątrz mamy krem, który nie różni się od takiego bardzo przeciętnego kremu o smaku orzechowym. Po prostu jakbyśmy kupili takie bardzo tanie masło, nie orzechowe, tylko krem może orzechowy, o, taką podróbkę Nutelli czy czegoś takiego. Także trufli to na pewno nie widziało. A że trufle są tutaj na opakowaniu, a to musimy im uwierzyć. Dobra, to zamykamy. Kolejnym przedmiotem jest coś takiego. Roller. Fini roller, candy. Tutti frutti al frutado. Tutti frutti al frutado, czyli taka długa guma, którą będziemy mogli jeść. I jest napis bardzo ważny. Fat free, czyli jest, moi drodzy, wolne od tłuszczu, ale nie, na pewno nie wolne od cukru. O, pamiętacie? Ale to ma intensywny zapach w ogóle. To ma bardzo intensywny zapach. No, jak guma balonowa, ale taka bardzo owocowa. Coś takiego. O, teraz sobie weźmiemy kawałek. Tak jak się spodziewałem. Bardzo kwaśna posypka. Bardzo kwaśna. Lubię to, bo to krzywi mordkę. No i dodatkowo mamy owocowy smak. Czuję, że ten smak jest taki jabłkowo. Może jakieś owoce nawet. Jabłko, truskawka. Także to jest całkiem spoko. Jak ktoś lubi kwaśne żelki, to jest elegancka sprawa. Z ciekawości zobaczymy, skąd to pochodzi. Bo to, moi drodzy, pochodzi z Palomy. To nie zła Paloma. Dobra. O! To jest ciekawe. Patrzcie. Klik. Takiego u nas w Polsce chyba nie ma. Oj, przepraszam. Takiego u nas w Polsce nie ma. To wygląda ewidentnie, jakby z Milki było, nie?
bo jest ta czcionka, Choco Kit, to nie, jest Milka, nie ma tutaj firmy Milka, żadnego loga. Tak jakby to było od Milki, ale nie ma żadnego loga, może na rzecz jakiegoś, nie wiem, koncernu w innym kraju. A, i to pochodzi w ogóle, z, wiecie z jakiego kraju? Z Izraela. Moi drodzy, izraelski baton. No dobra, otwieramy. Izraelski baton. Otwieram, boję się trochę. Ej, w środku jakie ciekawe. W środku mamy... Jakiś napis to jest? To jest prawdopodobnie klik po ich niemu. Dobra, sprawdzamy. W środku mamy krem. Nie! Nie skacz! Kot mi chce wskoczyć znowu na biurko. Wysoko. Uciekaj. Nie można. Dobra. Czekolada jest ewidentnie Milki. Czekolada jest ewidentnie taka coś jakby Milka albo Kinder czekolada. A w środku mamy mleczne nadzienie. Także mi się wydaje, że to nie jest przypadek, że to opakowanie jest podobne nam do Milki. To jest po prostu izraelska jakaś odmiana i może Milka w Izraelu się inaczej jakoś nazywa. Może to Klik to jest Milka. Nie wiem. Nie znam się. Dobra. Jeszcze mamy chyba dwa przedmioty w tej paczce. O Jezu, dobra, to już kiedyś było. Słuchajcie, pozwólcie, że sobie to zostawię zamknięte, bo to już kiedyś otwieraliśmy. Nie wiem, w którym odcinku, ale będziecie mogli sobie ten odcinek gdzieś zobaczyć na YouTubie. To są takie babeczki amerykańskie. Nic innego jak ciastka. Jedno to jest Oreo. Babeczka na górze, na topie mamy tutaj Oreo. Ta jest ze Skittlesami, a ta, moi drodzy... Jest, a to nie wiem z czym, a z ciastkiem. I to w środku, to jest wszystko wypełnione masłem orzechowym. Masłem orzechowym. Także to jest i słodkie i słone, zarówno. Peanut Butter Cups. Ja tego nie otwieram, bo mi to osobiście nie przypadło do gustu, bo nie lubię za bardzo smaku masła orzechowego. Jest takie, no, to nie każdy musi lubić, nie? Dobra, i ostatnia rzecz. To jest rzecz, za którą przepada na przykład duża ilość ludzi, która interesuje się kulturą. To akurat nie są poki, ale to są ala poki. I tutaj mamy chyba o smaku latte. To jest do kawy, dokładnie. I to są ala poki, ale jednak pałeczki, które są zatopione w czekoladzie. Munchbox, munchpack, munchpack. Dobra, w środku mamy takie oto dwa opakowania, które wyglądają jak te poki. Teraz otwórzmy. Pitoki, tak. Dobra, tak wygląda w środku. Czyli paluszek. Akurat poki inaczej wyglądają, bo poki chyba mają... Czekajcie, czy poki mają w środku nadzienie, czy na zewnątrz? Na zewnątrz. Tylko to są takie grubsze. I to jest ewidentnie paluszek. Nie wiem, czy słony. No i ma to być niby kawa deserowa. Tak, jest to smak kawy. Faktycznie jest to smak kawy. Ja niestety, znaczy powiem tak. O ile smak kawy lubię i zapach uwielbiam. Mógłbym wąchać świeżą kawę zmieloną całymi dniami. To natomiast nie lubię żadnego rodzaju czekolady kawowej. Po prostu mnie to troszkę odpycha, ja nie lubię tego. Lubię pić kawę, wąchać ją, ale nie lubię, jeżeli jej smak jest w tych czekoladzie. Ale jest faktycznie kawowy smak, faktycznie kawowy, więc jeżeli ktoś lubi cukierki Kopiko, jeżeli ktoś lubi ogólnie kawę, jest kawoszem, to może to będzie nawet do kawy pasowało. No i tyle. Kurde, ale się tu nażrę na ten tłusty czwartek. Patrzcie. Tak wygląda ta paczka. Ja na razie póki co sobie popiję. Dobra, i teraz tak. Ta paczka, na razie ją tak zamknę, potem to są słodycze, to się nie zepsuje. To może i być otwarte przez kurde parę tygodni.
I teraz zobaczymy drugą paczkę. Druga paczuszka, opening. Proszę bardzo, coś wypadło. Czy to jest kodzik? Nie, to nie jest kodzik. Dostałem coś takiego. No i w środku, na dzień dobry, mamy jakieś z GTA. Rap snacks. Moi drodzy, snaki dla raperów. Będziemy od razu, zmienimy kolor skóry, włosy nam wyrosną, dłuższe dready i będziemy rapować. Ciekawe, czy Lil Pump, kurde. Gucci Gang, Migos, Soul Cream. Dobra, sprawdzamy. O Jezu, ale mocny zapach. Taki kartoflany, taki, ale nieprzyjemny kartoflany. Taki jakby, jak ziemniaki macie gdzieś tam skryte w reklamówce i otwieracie po paru dniach. To są chipsy. To są chipsy. No i sprawdźmy. No, takie sobie. Ale bardzo dobre w smaku. Naprawdę, bardzo dobre w smaku. Są mocno... mocno śmietankowo-cebulkowe. Ale przy tym są takie słonawe mocno. Nie, całkiem spoko są. Także powiem wam, że o ile chipsy, ktoś by mógł powiedzieć, że jeżeli są chipsy w tym samym smaku, to zawsze tak samo będą smakować, niezależnie od firmy, to powiem, że w Polsce chyba takich nie ma, o takim smaku. Po prostu jest bardzo intensywny ten smak, a same chipsy są bardzo, bardzo delikatne. Nie są twarde te kawałki ziemniaka. Także całkiem spoko. Ale ja nie wiedziałem, że jeżeli raperzy jedzą takie chipsy śmietankowo-cebulowe, to potem takie... kurde, ale mocne, dużo przypraw. To potem takie hity nagrywają, także jak ktoś chce, moi drodzy, rozpocząć karierę, to musi takie chipsy jeść. Dobra. Kolejna rzecz to jest coś o smaku ketchupu. Kepuczu? Może kepucz, może torteksowego, nie wiadomo. Z takim oto orełem albo jaszcząbem. Tomahawk. Co to jest tomahawk po angielsku? To jest taka siekierka do rzucania. Ketchupowe chipsy, ale to nie są chrupki. Co ciekawe, to nie są chrupki, bo przeważnie chrupki kukurydziane są o smaku ketchupowym. A tu mamy bardzo dziwny kolor, bo mają taki nalot właśnie z tej przyprawy ketchupowej. I są to oczywiście kartoflane, ziemniaczane chipsy. I smakują jak maczugi ketchupowe. Połączenie chipsów z maczugami ketchupowymi. Jeżeli znudziło się wam jedzenie maczugów, Machu Picchu, no to możecie sobie kupić chipsy takie. W ogóle to na pewno amerykańskie jest. Ameryka. Kanada. Kanadyjskie, moi drodzy. Tomahawk Chips CA. Dobra. O, kolejna herbatka. Proszę bardzo. Tam była pomarańczowa, a tutaj mamy zieloną herbatę. 10 sztuk. Odnośnie tych herbat to będę informował na live'ach, na live streamach. Sobie zrobimy o poranku taką herbatkę, zobaczymy, czy są dobre. Old Fashioned Tea. To już były kiedyś takie ciasteczka. To są ciasteczka i tutaj mamy misia, moi drodzy. Proszę bardzo, jest misio, koala. I to są, moi drodzy, koala smarch. One w środku są nadziane bananowo-czekoladowym nadzieniem. U góry się otwiera. No i dobra. Tak oto wygląda to opakowanie. To w środku jeszcze jest zabezpieczone w takim sreberku. O. No i tak. W środku mają wyglądać podobno jak koala. Czy to jest, moi drodzy, koala? No, do góry nogami, ale jest. Zobaczmy, czy ten koala... Mam nadzieję, że PETA tutaj nie przyjedzie i nie dowali się do tego live'a. On ma nawet taką nutkę. Z zewnątrz ciasto jest takie precelkowe. Ciasteczko to jest ciasto precelkowe. W środku jest faktycznie bananowo-czekoladowy. Czuć banana mocno.
czekoladę nie bardzo. Ale jest to na pewno banan. Jest ten i są całkiem smaczne. Na pewno jakoś tam dla młodych, jako takie ciasteczka, przekąska, to by było spoko. Do herbaty bym to widział, tak sobie zagryzać. O, proszę bardzo. Niby paczka z całego świata. A proszę zobaczyć, co tutaj mamy. Polski Nesquik. Wafelka polskiego Nesquika. To jest tak, że niektóre przedmioty, no bo wiadomo, Nestle nie jest firmą polską. Natomiast w odpowiednich krajach każda z tych, powiedzmy, oddziałów firm ma swoje też produkty, które w danym kraju tylko się pojawiają. I na przykład w Polsce... I na przykład w Polsce jest to taki oto Nesquikowy, który zawiera wapno. Wapno, tak, moi drodzy. Jeżeli tutaj zjecie, możecie od razu iść na budowę. Także ja to sobie... To już mieliśmy. To już w dwóch paczkach chyba się zdarzyło. Także sobie zostawimy. Każdy wie, jak smakuje taka wafelka. O! Taka oto paczka. Czekajcie, przybliżę. Coś takiego. Puczało. Nie wiem, co tam puczało, ale to jest truskawkowa guma rozpuszczalna. I w środku, zobaczcie, co jest ważne. W środku jest taki napis, rysunek raczej, że to tak ma wyglądać w środku. Czekajcie, bo to nie umie złapać ostrości. No come on! O, w środku to ma mieć taką warstwę. Warstwa smaku, warstwa czegoś innego. Małe gumy jak mamba wyglądają. Wygląda jak mamba. No i teraz tak. Faktycznie ma to takie warstwy, a w środku mamy jakby galaretkę. O kurwa. Zęby se wybije na tym. Smakuje jak zwykła guma balonowa. Taka turbo. Która w smaku była ohydna, ale każdy ją kojarzy z dzieciństwem. Ale guma turbo nigdy nie była dobra. Chodziło tylko i wyłącznie o te naklejki. Dobra, po chwili, jak się przebijemy przez tą warstwę, to czuć jakąś truskawkę, ale moje zęby tego nie wytrzymają. Niestety, muszę coś zrobić poza kamerą. Niestety, musiałem przerwać rzucie, bo to, kurde, zęby mi wypadną. O, kurde, a propos wypadających zębów. Firma Sante, moi drodzy, przygotowała do nas. Czy to są orzechy nerkowca? Kardamon Cashews. Aromatic cardamom and touch of pure cane sugar are the perfect pairing. The fresh taste rich swift juice. Gluten free, moi drodzy. Drugi Ogiński, tak. Czekajcie. To wygląda jak orzechy nerkowca albo inne. I są bardzo dobre. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Są bardzo dobre, ale ja nie czuję żadnej innej przyprawy. Mówię, jakiś kardamon. Są po prostu jakby prażone. I z zewnątrz mają taką delikatną skorupkę. Ona jest zrobiona z czegoś dziwnego, a la cukier. Jak kiedyś byliście nad Polskim Morzem, na plaży, babka sprzedaje orzeszki w miodzie. One są z zewnątrz takie chrupiące. To właśnie ta panierka nie ma co prawda smaku miodu, nie jest aż tak słodkie. Ale jednak... coś takiego. Nie, fakt, ej, czuć ten kardam. Ej, czuć jakąś tą... Teraz po chwili czuć po prostu jakieś dodatkowe przyprawy. Czuć przyprawy i jest to tak faktycznie dosyć dziwny akcent. Nie pasujący mi na pierwszą chwilę, ale jest to ciekawe przeżycie. Mentosy. Moi drodzy, tureckie, jaki to jest napis? Zna ktoś tą czcionkę? To jest, moi drodzy, z Holandii. To są z Holandii jakieś dziwne. Ale nie wiem, czemu takie mają. Mentosy, bardzo dziwnie zamykane. Dobra, otwieramy.
Mentosy? Ale to nie są, kurde, też jakieś tureckie. W Holandii są produkowane. Coś takiego. Zwykłe mentosy. Po prostu zwykłe mentosy. Niezwykłe! One strzelają. One strzelają. W buzi. Mam nadzieję, że są legalne w Polsce. A ciekawe ten zielony, czy jest z ziołem. No dobra. Słuchajcie. Muszę zgłosić reklamację. No tak się nie przywozi paczek. Jedna z lepszych czekolad. Jedna z lepszych czekolad, bo jest z ciasteczkiem. Ciasteczkowa. Coś zaczęło ścinać. O! Chyba jest okej. Dobra. W końcu połknąłem tego mentosa. I teraz tak. Dostaliśmy... O kurde. To zostawimy na koniec. Zostały jeszcze dwie rzeczy. Słuchajcie, zostały dwie rzeczy. Pierwsza to jest Fini. Co jest takie dziwne? Patrzcie, ścina? A ścina jak blisko coś dam. Nie, nie ścina, już jest okej. Dobra, słuchajcie, dokończymy powoli ten materiał, bo boję się, że zaraz mi komputer wybuchnie. Mini collisions, coś takiego. Wygląda jak takie lukrecje. A ja lukrecji nie lubię. Zaraz zobaczymy. Proszę. Jak kabelki, czerwony i niebieski. Ciekawe, czy to można lutować. Dobra. Sprawdźmy. Tak myślałem. Smakuje nawet jak kabel. Słabo. Te inne są nadziane w środku. Nie lubię tego smaku. Nie. Moi drodzy, poki pakmanowe. Mleczna czekolada. Kremowa mleczna czekolada. Zobaczmy teraz. Poki pakmanowe. O kurde, sklejone po parę sztuk. O nie! Tutaj doszło do jakiegoś kataklizmu pakmanowego. Skleiły się dwa naraz. Nie mogę ich rozerwać. Dobra, to sprawdźmy taki potrójny. Były trzy. Są pyszne. Faktycznie, czekolada jest bardzo... A jest za słodkie. Są pyszne. Jest to faktycznie czekolada mleczna. Ale są dla mnie za słodkie. Za dużo tego, bo się roztopiło. Nie wiem, z jakiego kraju oni mi to przywieźli. Bo mamy zimę. Dostałem to niedawno temu. I jest zimno jak... Nie wiem, jak to się roztopiło. Gdzie oni to przewozili. Dobra. I ostatnia rzecz to będzie hit. To się rozpadło. Butt tape. Czyli, moi drodzy, taśma na owady. Na muchy. Jak macie lep na muchy. Czy to się je? Unroll a delicious candy bug fillet gummy snack. To jest, moi drodzy, na owady. Lep na muchy. Dobra, sprawdźmy to. O, fuck! To co? Jemy? Dobra, trzeba spróbować. Jemy.
Pachnie jak płyn do naczyń. Nie. Nie, nie, nie. Nie smakuje mi to. Nie podoba mi się. Tfu. Tfu. Powiem tak, kiedyś zjadłem muchę w podstawówce, inaczej smakowała. Kto to wymyślił? Ja wam powiem, skąd to pochodzi. Boston, America Corporation. Ale made in China. Okej, okay, moi kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Ten materiał, jeżeli zobaczyliście, to pamiętajcie, że taką paczkę możecie sobie zobaczyć na ich stronie. To się nazywa Munch Pack. W opisie może link wam podrzucę. No i co miesiąc ja taką paczuszkę dostaję. A teraz im się coś poknociło chyba, bo w święta nie dostałem, więc dostałem dwie na raz. Jak ktoś jest zainteresowany, sobie zobaczy. Mam ponoć dostać kod rabatowy. Wbijajcie także na Twitch TV Bonkol od rana, teraz jak macie ferie, czy też jak nie macie ferii, od 10 na Twitchu. I w opisie reszta linków, które wam się przydadzą do Facebooka, do grupy facebookowej. No i jeżeli wam się podobało, to dajcie lajka i suba. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo.